punkty A i B, do których przyłożono napięcie U, dzielą całą długość L drutu na dwie części, na L1 i L2. Przez te części drutu płyną odpowiednio prądy I1 oraz I2. To te prądy będą wytwarzać pole magnetyczne, których indukcje magnetyczne spotkają się w środku koła. Mamy znaleźć indukcję właśnie magnetyczną wypadkową w środku koła. Ustalę, jak skierowane i zwrócone są indukcje pól magnetycznych wytworzonych przez te dwa prądy. I tak, indukcja magnetyczna B1 pochodząca od prądu I1 jest prostopadła do płaszczyzny rysunku i zwrócona w naszą stronę. Zwrócona w naszą stronę wynika z reguły śruby prawoskrętnej albo z reguły prawej dłoni. Analogicznie ustalam, że indukcja pola magnetycznego B2 jest też prostopadła do płaszczyzny rysunku, ale z reguły śruby prawoskrętnej wynika, że jest ona zwrócona w głąb rysunku od nas. Wartość indukcji wypadkowej pola magnetycznego w środku tego koła to różnica wartości B1 i B2. Gdyby w całym przewodniku płynął tylko prąd I1, to mielibyśmy indukcję pola magnetycznego w środku koła przedstawioną tym wzorem. Ale tylko część tego prądu, która znajduje się w L1, wytwarza pole magnetyczne B1. Może to być 1/2, 1/4, 1/10 całej długości. W naszym przypadku jest to 1 L1 do L, stosunek długości L1 do L, to tyle daje przyczynku do indukcji pola magnetycznego B1. I analogicznie B2. Gdyby tylko płynął prąd I2, to mielibyśmy ten wzór. Ale tylko ta długość, tylko prąd zawarty w tej długości L2 jest przyczynkiem do powstania indukcji magnetycznej B2. Jakaś część całej długości. Jaka część? Część L2 dzielone przez L. Przechodzę od L2 do L-L1 i znajduję stosunek tych indukcji. Mi 0 i 2 R upraszczają się, otrzymuję taką zależność. Niepokój może budzić stosunek natężeń, ale jak go załatwimy? Zobacz. Napięcie U panuje pomiędzy punktami A i B. Możemy je przedstawić jako napięcie na długości L1, czyli I1 razy R1, natężenie prądu razy opór, prawo Ohma. I to jest równe I2 razy R2, też prawo Ohma. Wyznaczam stosunek natężeń. A opory przedstawiam znanym wzorem ρ L dzielone przez S. Opór właściwy razy długość drutu dzielona przez przekrój poprzeczny tego drutu. Upraszczam to, co podświetliłem na czerwono i otrzymuję taki stosunek. Czyli zamiast I1 do I2 wstawiam ten stosunek. Popatrz, co tutaj mamy. Otóż mamy taką sprawę, że w tej zależności licznik z mianownikiem upraszczają się, otrzymujemy 1. Znaczy to, że B1 równa się B2. No to idziemy do pierwszego wzoru i znajdujemy, że indukcja pola magnetycznego w środku tego koła jest równa 0.